naszej gminy. Od dzisiaj wszyscy musimy realizować swoje obietnice wyborcze, aby powierzonego mandatu zaufania nie zawieść. Wiele inwestycji jest przygotowanych i wymagają profesjonalnego wykonania. Dokończenie rewitalizacji Parku Zdrojowego, przebudowa amfiteatru w Rabce, budowa sal gimnastycznych przy szkołach, chodników w sołectwach Ponice i Rdzawka, kontynuacja budowy remizy w Chabówce, budowa basenów solankowych, rozbudowa i modernizacja szpitala, modernizacja kina Śnieżka, remont basenu i stadionu, nowy skatepark. To te najważniejsze inwestycje naszego samorządu przygotowane na lata 2010-2014. W rozpoczynającej się dzisiaj kadencji trzeba też opracować nowe studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, abyśmy mogli poszerzyć tereny budowlano-inwestycyjne na terenie całej gminy. Musimy też profesjonalnie przygotować wniosek aplikacyjny o pozyskanie znacznych środków na modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji i wodociągów. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykonania wszystkich tych zamierzeń. Z tego miejsca pragnę Państwa zapewnić, że będę zabiegać o wykonanie inwestycji innych instytucji zaplanowanych na terenie naszej gminy. Budowa teatru, nowego mostu na Rabie, ronda i chodników przy drodze krajowej i wojewódzkiej, rekultywacja rzek. O te zadania będę walczyć. Od dziś, tak jak w poprzednich dwóch kadencjach, będę pozyskiwać znaczne środki zewnętrzne na inwestycje, zajmować się projektami o ogromnym znaczeniu dla całej naszej gminy, takimi jak budowa reprezentacyjnych bulwarów nad Policzanką, basenów solankowych, wodnego placu zabaw, wdrożenie programu ochrony powietrza, budowa sal gimnastycznych na wsiach, dalsza modernizacja dróg i chodników w całej gminie.